wracam. Często i coraz częściej wracam do tych momentów, w których doświadczyliśmy czegoś niezwykłego. W Bożej obecności, mogę nawet powiedzieć w Bożej chwale. Kiedy mówię doświadczyliśmy, mam na myśli my jako Kościół. Niektórych, z którymi doświadczałem Boga na różnych spotkaniach, znałem osobiście. Niektórych z nich nie znałem, widziałem po raz pierwszy. Niektórych z nich po raz pierwszy i może ostatni tu na ziemi, ale na pewno nie ostatni w rzeczywistości wieczności. Słuchajcie, są takie momenty, kiedy tutaj na ziemi możemy i doświadczamy nieba. Jest to coś niezwykłego, ponieważ często my oczekujemy tego, aby już to wszystko, co dzieje się tutaj na ziemi, się skończyło i abyśmy mogli być w chwale na wieczność, w Bożej obecności, tam, gdzie już nie ma miejsca na ciemność i smutek i chcielibyśmy już być na zawsze z Nim. To, co zauważam w swoim życiu, to, że tak naprawdę już tu na ziemi możemy doświadczać nieba. I to jest niezwykłe. I chcę, żebyście wiedzieli, że to, dlaczego nagrywamy ten materiał i dlaczego w środku tygodnia, w południe siedzę przed kamerą i za kilkadziesiąt godzin ten materiał zostanie zmontowany i będziecie mogli go zobaczyć. Jeżeli już go widzicie, to znaczy, że za nami dziesiątki godzin pracy. A to wszystko dlatego, abyśmy mogli wrócić sobie do jednego z takich momentów, kiedy jako Kościół razem doświadczyliśmy czegoś niezwykłego. Kiedy mówię czegoś niezwykłego, mam na myśli to, że najbardziej niezwykłą rzeczą, jaką my ludzie możemy doświadczyć, to jest wymiar namacalnej Bożej chwały i Jego obecności, która przemienia nasze wnętrze, a kiedy Jego obecność się wzmaga i Jego chwała zaczyna wzbierać na sile, doświadczamy Go dosłownie na naszym ciele. I dlatego rozpocząłem to nagranie od słów wracam, ponieważ regularnie wracam w pamięci, wspominając te momenty, kiedy doświadczaliśmy na różnych konferencjach, spotkaniach kolektywnie, jako całe ciało Jezusa Chrystusa, więcej niż dwóch lub trzech, mam na myśli setki osób, kiedy doświadczaliśmy nie tyle co fajnej, miłej atmosfery, ale czegoś więcej. Więcej Jego obecności, więcej Jego namaszczenia. I taki jeden moment wraca do mnie non-stop, kiedy to podczas jednego z wydarzeń, z serii wydarzeń Czas Poruszenia z tego roku, 2022, pod koniec czwartej, czyli ostatniej sesji na konferencji, pod koniec słowa, które uwalniałem, podczas kazania, które głosiłem, poczułem, że wzmaga się fala obecności Bożej. Pamiętam, że zespół dołączył, wszedł na scenę, poprosiłem, aby zespół wszedł. Nie było nic przygotowane, nie mieliśmy przygotowanego repertuaru, co będzie się działo, nie mieliśmy wyrysowanego tego, że kiedy będę miał te lub tamte słowo wypowiedziane, nigdy tak nie robimy, ale w szczególności chcę, żebyście wiedzieli, że tym razem także nie było to w ten sposób zrobione. To nie było, że umówiliśmy się na coś, ale kiedy oni weszli, nagle poczuliśmy, jak fala obecności Bożej zabiera nas, porywa nas ze sceny, porywa nie tylko scenę, ale porywa ludzi, którzy byli na sali. I to, co za chwilę zobaczycie w dalszej części tego wideo, to jest właśnie nagranie, które złączyliśmy wam z tą treścią, którą teraz słuchacie. Ostatnie momenty, ostatnie sekundy tego, jak kończyłem kazanie i jak to się w Bożym porządku dosłownie przeistoczyło w inwazję. Wiecie, to było coś ponadprzeciętnego, to było coś ponadnaturalnego, ponieważ to, w jaki sposób Duch Święty nas popychał dalej, kiedy będziecie studiować to wideo, ponieważ do tego was zachęcam. Zachęcam was do kilku rzeczy. Do studiowania tego, co tam się wydarzyło, ale i do czerpania z tego, co przez ten materiał wydarzy się w waszym życiu już za chwilę, kiedy to oglądacie. Ponieważ czuję wyraźnie, że Duch Święty namaścił tamten moment i wierzę, że za każdym kolejnym razem, kiedy będziesz
oglądała, słuchała i płynęła, płynął z tym rytmem tego, co Duch Święty tam czynił, będziecie czegoś doświadczać w miejscu, w którym jesteście. Dlatego chciałbym, abyście się teraz przygotowali, ponieważ wierzę, że przed wami dotyk Ducha Świętego, który wprowadzi w was w nowe doświadczenie Pana. A więc bądźmy gotowi i wejdźmy w to, co wydarzyło się jakiś czas temu, a jest dostępne z dalej dla nas tu i teraz, dzisiaj. Odpłyńmy z Duchem Świętym. I tak jestem czasami tu, czasami tu, czasami tu. Ale wiesz, ja nie chcę być tu. Ja chcę się przebić. Ja chcę się przebić do nowego poziomu, gdzie jest napisane wołaj, wołaj, wołaj. Nie, że proś delikatnie, ale wołaj, wołaj, a ja odkryję przed Tobą rzeczy zakryte, o których Ty nie wiesz. Kiedy ostatni raz płakałeś na uwielbieniu pod wrażeniem chwały Pana? Jeżeli nie, to przestajesz widzieć chwałę Pana, bo ja nie wierzę, że możesz widzieć chwałę i ani razu nie popłakałeś. Wiecznie styl. Ja rozumiem, bo to jest też mój klimat. Ale to jest wieczny dotyk Pana? Gdzie jest transformacja? Ja już widzę tylko jedno. Jeżeli to zrobimy, to możemy to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to idziemy do domu. Potrzeba desperacko, nieładnie, desperacko zawołać: Boże, wstrząśnij moim życiem. Wstrząśnij moim życiem. Ale jeśli, ja czuję w duchu, jeżeli to ma być kolejna grzeczna modlitwa, nie traćmy czasu, jedźmy na dworzec, wracajmy do domu. Ale jeżeli zawołamy desperacko, desperacko, po prostu: Boże, wegetuję, Boże, mogłoby być więcej, a nie jest. Boże, ja chcę więcej, więcej, więcej. Boże, zrób coś ze mną. Boże, zmień moje życie. Boże, jak to jest, że ja zastałem się w tym miejscu? Rozruszaj mnie, Panie. Rozruszaj te uschłe kości, ponieważ potrzebuję Twojego nawiedzenia. Ponieważ potrzebuję Twojego świeżego dotyku, Duchu Święty. Jesteśmy jak puste dzbany, Panie, które potrzebują, 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 które pragną, które pragną, które pragną, które pragną, które łakną. Które łakną, które łakną, które łakną, które nie mogą zatrzymać się na tym, co mają, które nie mogą spocząć na tym, co mają, ponieważ Ty masz więcej, 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 ponieważ Ty masz więcej. I my chcemy, Panie, Twego deszczu tutaj, Twego deszczu, Panie, Twojego wiru ognia, Panie, poślij swój tajfun, poślij swój tajfun, Panie, wypełnij nas, wypełnij nas, wypełnij nas, wypełnij nas, przeszyj nas, Panie, przeszyj nas, Panie, przeszyj nas, Panie, przeszyj nas, Panie, przeszyj, naucz nas, Panie, nabierać, nabierać. Napieraj ze mną, pomóż mi, napieraj, 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 aż zabraknie ci tchu, napieraj, 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 więcej, więcej, więcej. Więcej, 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 więcej. Napełnij rukolimu, napełnij rukolimu, napełnij rukolimu. Przechyl kielich, przechyl kielich, przechyl kielich, przechyl kielich. Panie, teraz! Teraz, teraz, teraz,
abyśmy napierali. Napieraj, 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 napieraj. Więc more, 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 more. Więcej, więcej.
Panie, wzbudź tu pokolenie Nehemiaszy. Wzbudź w naszym kraju pokolenie Jozuego. Zrodź, Panie, tutaj pokolenie Kaleba. Panie, my uderzamy w ducha religii teraz w imieniu Jezusa. Teraz!
Czas pustyni skończył się. Czas przeprawić się przez Jordan.
Jesteś dobry. Jesteś dobry.